Tak, żeby, proszę Państwa, spokornieć, to zawsze można do Świadków Jehowy się udać tutaj na stadionie Legii, ale dopiero przyjadą, jak będzie lato. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Lato, to znaczy w lipcu będą świadkowie. Państwo zobaczcie. Cały świat moherowy w Warszawie kopci papierosy. Po co to palić? Przecież to i kosztuje, i to zdrowiu nie sprzyja, a wręcz przeciwnie. Tak, żeby spokornieć, to można być na tym stadionie Świadków Jehowy. Spokornieć, mądrości nabyć, bo wszystkim piątej klepki brak. To znaczy, proszę Państwa, nie ma Świadków Jehowy w Warszawie, bo są w Anglo-Ameryce, Białystok. Tutaj to, co jest, jak w autobusach widzimy, to ta linia moherowa, która przejęła schedę po tych Żydach. Oni też tak samo myślą, że jakoby Pana Boga za nogi złapali, diabła za ogon. Jak znajdą jakiegoś jednego współwyznawcę, to czynią go stokroć gorszym od samego szatana, diabła. Tak podśmiewają się, takie, jak to się mówi, robią podśmiechujki, że już kogoś nabrali, że już kogoś oszukali. No, konia zrobili. A to przecież i tak wiadomo, że Warszawa jest jako ten jeden wielki, dziki, symboliczny koń. Nie daj się, nie daj się. Bądź normalny, nie bądź dziki. Nawet, proszę Państwa, w Warszawie, jak jesteście w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, dzisiaj też jakiś Japończyk, nerwowy strasznie, tymi te książki, tak szukał, szybko zbierał, kompletował. Potem jakaś dziwucha przyszła, na moim krześle usiadła. To tak czasem specjalnie robią, jako diaboluki, jako słudzy szatana, diabła. I ze względu choćby na klimat, no po prostu w Warszawie tak jest. Proszę Państwa, to jest jedna strona, tam gdzie trasa łazienkowska była, a tutaj na Ostrobramską, dzisiaj też. I to zawsze tak jest. Najwięcej autobusów jedzie na ulicę Ostrobramską. Tam jest Gocław, byłam w Tesco. Proszę Państwa, Gocław. W Warszawie są dwa takie sklepy Tesco, które znam, które lubię. Ja w ogóle jeżdżę do Tesco Extra. U nas jest reklama Tesco Extra. No i Tesco, w którym dzisiaj byłam. Nawet Państwo nie wiecie, że nogi kurczaka po 3,40. Kto to wie? Bo są po 5,60. I śmierdzące jakieś żółte, a to też na kukurydzie, że żółte, no to dobrze. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Ludzie są zajęci swoimi sprawami, ludzie nawet gdyby mogli być pomocą dla kogoś, to nigdy tego nie praktykują. Dlaczego? Dlatego, że każdy tylko o swoim bogactwie, o swoich workach, o wkładaniu, chomikowaniu, o wkładaniu do swoich worków myśli. Dlatego też jakby tutaj ktoś umierał nawet na ulicy, to nikt nikomu nie pomoże, bo jest znieczulica społeczna. Naród hipochondryczny, naród nerwowy, ludzie niezadowoleni. Czy deszcz pada, czy jakieś kropelki, czy co? Ciepło jest, ale wiatr wieje, proszę Państwa. Ludzie mają miliony zmarszczek na twarzy. Są niezadowoleni, są niemili, to może i zrozumiałe, ale przecież szatan, diabeł tylko czeka, żebyśmy byli źli po prostu. Tutaj jest szkoła na Saskiej, gdzie moja koleżanka, to Państwo już wiecie, Bożena Rossa uczyła dzieci polskie, że Bóg to Jahwe, że Bóg to Jehowa. No bo ona z nami czytała, studiowała Pismo Święte i to dzieciom mówiła.